Zawsze chciałam spróbować swoich sił w narciarstwie biegowym, ale jakoś nigdy nie było okazji. Dzisiaj okazja jest, ponieważ spotykam się z Małgorzatą Ciepłą, byłym członkiem kadry narodowej w narciarstwie biegowym. Pokaże mi, jak zacząć przygodę z biegówkami. Kagosia, od dawna słyszę po prostu o biegówkach, natomiast nigdy nie próbowałam. Powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby w ogóle zacząć jeździć na biegówkach? Od czego zaczynamy? No, pierwsze to trzeba wyjść z domu i znaleźć nawet kawałek łąki ze śniegiem. Drugi etap to jest wybór sprzętu. No i dość tutaj, istotny. Tak, i tu się zaczynają schody. Trzeba przyznać, bo często ludzie mają problemy z doborem tego sprzętu. Jaka długość narty, jaka ta narta, jakie wiązania, jakie buty. Wbrew pozorom, no choćby nasze wiązania wyglądają bardzo podobnie. A już na przykład twoje buty do moich wiązań już by nie podpasowały i na odwrót. Więc no, jeżeli ktoś kupuje osobno buty, osobno narty, no to warto zwrócić na to uwagę, żeby potem się nie okazało, że nie będą do siebie pasować. No i zanim też kupimy sprzęt, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy robić na tych nartach. Czy to będzie typowa rekreacja i spacery niedzielne, czy raczej będę uprawiał sport i będę chciał biegać na tych nartach. Bo jeśli chcę biegać, no to wybieram narty dłuższe, tak jak moje, są zdecydowanie już narty dłuższe, sięgające spokojnie do dłoni. One pozwalają już nam uprawiać sport i biegać szybciej i dynamiczniej. Jeżeli ktoś chce po prostu pochodzić, pospacerować, bardziej rekreacyjnie, towarzysko, narty tej długości wystarczą. Tak, na pierwsze kroki te narty w mniej więcej swojej długości powinny wystarczyć. Czyli lepiej być w porządku wobec siebie i nie ściemniać, że będę biegał, a potem chodzę. No, narty biegowe nie są bardzo drogie, więc myślę, że na początek warto zainwestować bądź wypożyczyć na pierwszy raz czy drugi. Narty krótsze, zobaczyć, jak się w nich czujemy. One są dość takie lekkie, skrętne, mogą się potem te nogi plątać. Jeżeli już opanujemy to, to wtedy można pomyśleć o czymś dłuższym i bardziej wymagającym. W twoich nartach, takich bardziej turystycznych, rekreacyjnych, masz takie nacięcia, to jest łuska. Ona powoduje, że przy chodzeniu narta nie ucieka ci do tyłu. Natomiast jedzie bez problemu do przodu. Łuska, jak widzisz, jest na dość dużej długości naszej narty, czyli pokrywa całą część pod butem i jeszcze górę. Dzięki czemu nawet jeśli idziesz spokojnie, nie jest to dynamiczny ruch, ta narta będzie ci trzymać, nie będzie kopać. Natomiast narty sportowe, jeśli ktoś już uprawia zawodowo, nie posiadają tutaj nic, tylko smaruje się je takim specjalnym smarem, klejem. Dużo prościej jest kupić narty z foką. To jest na rynku polskim nowość, od kilku lat się pojawiły. One już pozwalają biegać całkiem szybko, nie mają efektu hamowania, tak jak ta część łuski ma z przodu. One powodują, że narta jedzie wolniej. Foka nie powoduje efektu hamowania, a trzyma przy podbiegu. Więc można już uprawiać sportowo narciarstwo. Przy doborze tego sprzętu też chyba ważna jest waga, nie? Żeby to miało sens, ten system zadziałał. Jeśli jesteśmy amatorami, to raczej wybierając długość narty, spowodujesz, że twoja waga w tym momencie powinna zadziałać odpowiednio na ślizg. Mhm. Bo jakbyś mogła wytłumaczyć, odbijając się od narty, tak? To może to... biorę no właśnie, nartę, to pokaż. Widać. Odbicie, żeby powiedz do przodu, powoduje, że środek narty przyciśnięty jest do śniegu. Jeżeli ja sobie idę spokojnie, no to niestety, ale ta narta gdzieś mi do tyłu będzie uciekać. A jeżeli ja zrobię ruch biegu, to ta narta będzie dobrze trzymać. Długość kików też tutaj jest różna w zależności od tego, czy chcemy biegać klasykiem, czy łyżwą. Przy klasyku kijek powinien być, no sięgać mniej więcej do ramion, powiedzmy 30 cm krótszy od naszego wzrostu, tak mniej więcej do ramion, natomiast kije do łyżwy wybieramy tak mniej więcej do nosa nawet. A jak ktoś ma w domu kijki, nie wiem, trekkingowe na przykład i nie chce kupować kolejnych, czy może je wykorzystać, czy lepiej mieć takie typowe biegówkowe? Z kijkami trekkingowymi będzie problem. Kijki trekkingowe mają na końcówkach takie okrągłe talerzyki. Mhm. To jest pierwszy problem, ponieważ przy wbijaniu kija do biegówek wbijamy go pod kątem. I w tym momencie ten okrągły, duży talerzyk przy kikach trekkingowych no, będzie przeszkadzał przy dobrym wicie. Jak widzicie, kije do biegówek mają talerzyk tylko z jednej strony. Druga rzecz to jest grot, który znajduje się w kikach do biegania. On jest ostro zakończony i do tego jest tak na skos. Dzięki temu wbijanie kika pod kątem, nawet dużym,
jest możliwe w kijach trekkingowych, gdzie ten grot jest szeroki, okrągły i nieostry, no to za bardzo się nie sprawdzi. Na pierwszy raz na wycieczkę do lasu na nartach bardziej śladowych nawet niż biegowych to jest okej, natomiast już na bieganie to już się nam nie sprawdzi. Dobra, to co? Pokażesz mi jakieś podstawy? No to kładziemy narty na śniegu. W większości wiązań zakładanie nart jest bardzo proste, bo odbywa się automatycznie przez kliknięcie. Trzeba tylko trafić tą metalową częścią w odpowiednie miejsce, ten rowek pod gąbką i automatycznie się klika. Już jest ubrany. Działa. Długość paska musimy sobie dostosować do wielkości naszej ręki, tak żeby po włożeniu do dłoni pasek schował się tutaj nam całkowicie pod ręką. I w momencie, kiedy jest odbicie, kijek nam nie ucieka i bardzo ładnie się trzyma i sam wraca do ręki. Dobra, Gosia, to mam na nogach, co dalej? No, zacznę od rzeczy oczywistych i może śmiesznych dla Ciebie, ale z moich doświadczeń instruktorskich wiem, że jednak bardzo ważnych. To jest naprzemienna praca rąk i nóg, czyli jeżeli prawa narta idzie do przodu, to lewa ręka idzie do przodu. No może się to wydawać dziwne, ale co niektórzy jak dostają narty i kijki do rąk, to nagle robią to wszystko na przykład w ten sposób. W narciarstwie biegowym mamy trzy podstawowe kroki. Jako osoba początkująca, zaczynająca przygodę z tym sportem, no zaczynasz właśnie od kroku naprzemiennego, zwanego kiedyś także krokiem z odbicia. Czyli właśnie odbijamy się z jednej narty i skaczemy na drugą. No i teraz w zależności, czy szczytem Twoich ambicji jest niedzielny spacer na biegówkach, czy jednak chciałabyś biegać i uprawiać to bardziej sportowo, domyślam się, że pewnie to drugie, no to przy pierwszej wersji no to można po prostu sobie sunąć nartę i idziemy, a w drugiej wersji, bardziej sportowej, dochodzi nam element jednak oderwania narty po odbiciu do przodu i wkopania jej do przodu. Jednokrok składa się z dwóch podstawowych ruchów. Pierwszy to jest wyjście do góry, wyprostowane ręce, jedna noga z tyłu, stoimy na jednej nodze. Aha, całkiem stoi. Równowaga. Tego nie wiedziałam. I pchnięciem, i pozycja niska zjazdowa. I znowu góra, i dół. Tak wygląda to na sucho. Bardzo dobrze się sprawdza na płaskich odcinkach, gdzie czujesz, że narty już w miarę fajnie jadą. No przydałoby się przyspieszyć ten zwykły taki krok samego pchania, właśnie przyspieszyć go jeszcze dodatkowym pchnięciem jakby. Czyli jak chcemy troszkę szybciej. Troszkę szybciej jakby przy jeździe na płaskie. Dobra. No i ostatni, chyba najprostszy krok do wykonania, aczkolwiek wymagający trochę siły rąk i ramion, to jest bezkrok, czyli powodujemy, że narty ruszają się tylko i wyłącznie poprzez odbicie. O. Przy bezkroku kijki wbijamy na wysokości butów, pchnięcie kończy się dopiero mniej więcej tutaj. I w takiej pozycji w chwilkę wytrzymujemy i znowu. O, to mój ulubiony krok. Tak. To jak się hamuje, jak już jadę za szybko i chcę wyhamować? Jeżeli jedziesz w torze i czujesz, że jedziesz za szybko, to wystarczy jedną nartę z toru wyciągnąć i zrobić taki półpłuk. No, troszeczkę. Tylko, że tutaj dziób musi wyjść poza. O tak. I wtedy ci obciążasz nartę zewnętrzną i na nią naciskając powodujesz, że na nią wytracasz prędkość. Dobra, czyli nie jedę na lewej tej, tylko tu. Dobra, spróbuję to, chociaż już tak, wygląda. Jeżeli już jest bardzo szybko i półpłuk nie wystarcza, to wtedy trzeba całkiem wyjść z toru i po prostu hamować pługiem. No, ja mogę pojechać przed tobą, teraz przed nami podbieg pierwszy. Skróć krok, jak będzie bardziej stromo. Dobra. Dzięki temu narta nie będzie ci kopać. Może nie zjadę. To chodź. O matko. Trochę zjeżdżam. Ja chcę się teraz rozpędzić. A co jak stanęłam? Tam, gdzie nie wjadę. Muszę niestety dojść, a chodzenie jodełką też nie jest łatwe. Jak nie umiem podbiec tak jak ty, to rozumiem, że jodełka jest sposobem, tak? Tak, oczywiście. Jodełką wszędzie podejdziesz.
Ja wiem, że trudniej niż na nartach zjazdowych, które mają ostre krawędzie i łatwo się wbijają, natomiast jak najbardziej na... No weszłam. Też można, natomiast trzeba zrobić ten rozkrok naprawdę szeroki, no i też pamiętać ugiąć kolana, żeby krawędzie nart zapracowały. No aha. I bardzo ważne, żebyś wpijała wtedy przy takim podejściu kije za sobą, nie przed sobą. Tak, ten błąd już zrobiłam. Tak, tak, jak nie wbijamy kiju. Można sobie zęby powybijać. Dobra, a przy okazji zapytam, bo się zgrzałam. Jak się odpowiednio ubrać na biegówki? No to wszystko zależy od tego, co będziemy na tych biegówkach robić. Jeśli planujemy spacer, ubierzmy się jak na spacer. Jeśli planujemy bieganie na biegówkach, ubierzmy się tak jak do joggingu normalnego. Dobra, lecimy dalej. No to wchodź do toru i pobiegniemy jeszcze kawałek do góry. Dobra, Gosia, a co jak się spieszam, a nie chcę tego? O nie, na pewno nie wbijaj kików przed siebie. Wystaw jedną nartę poza tor i obciąż ją całym ciężarem ciała. Nie wbijamy kików. Szerzej, narta, szerzej. O! Tak, żebyś nie krzyżowała dziobów. Naprawdę możesz bardzo szeroko odjechać tą i obciążyć. To jest tak zwany półpłuk. On działa przy niedużych prędkościach, pomaga je po prostu wytracić. Jeżeli będzie to duża górka, lepiej po prostu wyjść z toru na obity tamten odcinek trasy i wtedy jesteś w stanie zrobić pełen pług do zjazdu, dzięki czemu możesz się bez problemu zatrzymać. Pamiętaj, że przy robieniu pługu nie zatrzymasz się, jeżeli będziesz jechała na ślizgach. Znowu trzeba kolana dać do środka, żeby narty złapały krawędzie i zapracowały. Natomiast mając taką górkę jak przed nami, która kończy się wypłaszczeniem, czyli narty nam same wyhamują, lepiej bezpiecznie zjechać jest po prostu w torze, trzymając narty równolegle w torze. Pamiętać tylko trzeba o niskiej pozycji, nawet tak niziutkiej, że łokciami opieramy się o kolana. Kiki wzdłuż bioder zostajemy z tyłu, tylko nie komunikujemy się z kosmosem. Tylko trzymamy je tak. W ten sposób minimalizujemy ryzyko upadku na plecy. No to co, gotowa do zjazdu? Nie, ale nie mam pieśni. Wyprzedzasz mnie! I skok! Przyskoczni. Dla kogo jest bieganie na nartach? Dla wszystkich. No wszyscy zawsze tak mówią. Ale... No to jest naprawdę najpiękniejsze. Jest to sport, jeśli chodzi o narciarstwo, najtańszy. Dużo taniej można kupić sprzęt niż do zjazdówek czy narturowych. Jest lekki. I fajne doświadczenie przy ubieraniu dzieci. But do biegówek ma być po prostu wygodny, tak jak zwykły but do chodzenia. Narty są lekkie, dzieci się nie męczą. Jest to po prostu bardziej taka przyjemna rozrywka. No a w drugą stronę także dla osób starszych jest to bardzo przyjemny sport, bo nie obciąża stawów. Nie osiąga się takich prędkości jak na nartach zjazdowych. No i przy upadku na nartach biegowych kostka jest całkowicie luźna, więc nie ma ryzyka naderwania więzadeł czy uszkodzenia sobie kolana, no tak jak można sobie to niestety zrobić na zjazdówkach, jeśli się nam narta nie wypnie. To już wtedy jest bardzo kontuzyjne. Czy są jakieś zasady panujące na trasie? Nie wiem, jakaś etykieta narciarska? Tak, jest oczywiście, przy czym nie jest skomplikowana. Jeżeli jesteśmy szybsi i doganiamy kogoś na trasie, no to raczej nie prosimy go, żeby ustąpił nam z toru, tylko sami go wymijamy. Zanim to zrobimy, warto spojrzeć za swoje lewe ramię, czy przypadkiem ktoś szybciej biegający, na przykład stylem łyżwowym, nas nie przegania, żebyśmy się nie wpakowali komuś pod narty, więc wymijamy. Biegamy zawsze prawym torem, lewy tor jest dla osób wracających. I rozumiem, że tory to świętość. Tak, najważniejsze jest, żeby butami po tych torach nie chodzić, albo biegnąc łyżwą nie niszczyć tych torów do klasyka. Jaka jest różnica? Każda osoba, która choć raz przebiegła się w torach do biegówek, zobaczy, jak jest dużo przyjemniej, mając te wyrzeźbione takie rynny w śniegu, niż jak się biegnie tak i te narty po prostu gdzieś się tam rozbiegają. Teraz, że niby musimy coś nagrać, robię sobie chwilę odpoczynku, bo się zmęczyłam. Trzeba więcej latem trenować. O tak.
Kondycja jest potrzebna. Nie! Nie umiem się zatrzymać! A! Jezu, jadę znowu daleko! Trzymaj, trzymaj pozycję! Prawie się udało. Ja, no prawie, zjechałaś. Zjechać zjechało. Zamiast się zatrzymać, to się wyprostowałaś i pociągnęło cię od razu do tak, tyłu. Tak, zahamować. Hamowanie jeszcze muszę potrenować. No tak, pukł na koniec i byś się samo wyhamowała. Dzięki, no, ale Gosia. Myślę, że będzie teraz łatwiej. Tak, dziękuję Gosia, było super.